Witam serdecznie Państwa, dzień dobry, nazywam się Andrzej Krywalewicz. Mam to szczęście, że również mogę Państwu w ramach Nocy Muzeów w tych nietypowych okolicznościach, miejmy nadzieję, że te okoliczności nie będą trwały zbyt długo, pragnę Państwu opowiedzieć o trzech takich zdarzeniach, o których które się dowiedziałem, które opisałem, a które zdarzyły się w Trzcińsku i w okolicy Trzcińska. I pierwszą taką właśnie opowieścią jest pamiętnik. Są dwa pamiętniki, które zostały znalezione w Strzeszowie na Klepisku. Autorem tych pamiętników jest pan Wiktor Mielnik. Pan Wiktor Mielnik przyjechał tutaj na Pomorze w 1945 roku, najpierw dotarł do Grzybna, później do Strzeszowa i jak się okazuje przez całe swoje życie, właściwie już gdy był kilkunastoletnim dorastającym mężczyzną, opisywał, miał potrzebę opisywania, rejestrowania tego, co się wydarzyło w jego rodzinnej wiosce w Czernielowie Mazowieckim. I tak właśnie rozpoczyna się pierwszy pamiętnik, ten grubszy pamiętnik, od okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej. Pan Wiktor opowiadał o swoich rodzinnych stronach, o Czernielowie Mazowieckim, o rodzinie, o rodzicach, o społeczności, o Polakach, o Ukraińcach, o również mniejszości żydowskiej, która tam mieszkała, o rzece Gnieźnie, o budynkach, które rozlokowały się wzdłuż rzeki Gniezna, która przepływa przez Czernielów Mazowiecki. Było to jego wielkie szczęście i serce pozostawił w tym Czernielowie. I w tym pamiętniku właśnie opisuje I wojnę światową, opisuje pewne takie, zarejestruje pewne epizody, a więc w wiosce pojawiają się na krótko Rosjanie, pojawiają się Austriacy. Co jest ważne, w czasie I wojny światowej ta wioska przynależała do zaboru austriackiego. Pojawiają się Niemcy, jest świadkiem, jak miejscowi uciekają między innymi do Tarnopola wraz z najbliższymi, skrył się w tym Tarnopolu, jakiś czas spędził w Tarnopolu, ludzie ukrywali się po lasach, opisuje to dość dokładnie. Później opisuje okoliczności zakończenia I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojenne, jak rozkwita to życie, jakie są relacje między ludźmi, opowiada o swoim życiu prywatnym, o tym, jak poznaje swoją przyszłą żonę, w której się zakochuje. I rozpoczyna się II wojna światowa. II wojna światowa to jest ten drugi pamiętnik, gdzie dość dokładnie opisuje tą swoją tułaczkę wojenną. I właściwie dwa pamiętniki kończą się w momencie, kiedy pan Wiktor dojeżdża tutaj do Lisiego Pola, do Gryfina, Lisiego Pola, do Grzybna i do Strzeszowa. I to są ostatnie fragmenty pamiętników, które zostały tutaj, zdarzenia, które zostały opisane. I teraz pytanie, jak to się stało, że te pamiętniki szczęśliwie przetrwały? A więc ja byłem bardzo ciekawy, dotarłem do osoby, która te pamiętniki odnalazła. Pan Edward Piotrowski, który jest wnukiem właśnie autora tych wspomnień, pana Wiktora Mielnika, w czasie swoich studiów na początku lat 80. przyjechał do Strzeszowa po śmierci dziadka. Tam po prostu chodził po opuszczonym domu, który był już wtedy, zapadła decyzja, że całe to gospodarstwo zostanie sprzedane, pomieszczenia zostały porządkowane, część rzeczy wyrzucanych na klepisko i między innymi w ten sposób trafiły te dwa pamiętniki. A gdy pan Edward Piotrowski chodził właśnie, oglądał sobie to, co pozostało właśnie szczęśliwie, wziął w rękę jeden, drugi pamiętnik, okazało się, że to jest rzecz bardzo cenna i tym sposobem ten pamiętnik pozostał i ja go mam szczęśliwie dzisiaj i ja już go trzykrotnie przeczytałem i doceniam wagę wiadomości, jak i informacji, które zostały tutaj zapisane i upamiętnione. Jakim był człowiekiem pan Wiktor, czytając te wspomnienia, kilkanaście razy, może częściej pojawiły się właśnie takie, sam siebie pytam, jaki mógł być człowiekiem, autor tych zacnych wspomnień. Dotarłem do kilku osób, które właśnie zapamiętały pana Wiktora. Pan Wiktor, tradycjonalista, rzemieślnik, świetnie, piękne rzeczy robił w drzewie, był cieślą, między innymi przed wyjazdem na ziemię zachodnie wykonał piękny kufer z drzewa. Ten kufer również tutaj z dobytkiem rodziny przybył na Pomorze i do dzisiaj ocalał, znajduje się w Strzeszowie.
Pan Wiktor, jaki był kochającym mężem. Kochał ponad wszystko swoją żonę, kochał swoje 4 córki. Wszyscy tutaj związali się z okolicami Trzcińska, Zdroju i z Rzeszowem, z tymi okolicami. Oni tutaj, to pokolenie kolejne, tutaj skończyło swoje szkoły, tutaj ich dalszy los płynie szczęśliwie. Natomiast jeszcze zapytałem się o Pana Wiktora, jakim był człowiekiem, a więc był osobą bardzo wierzącą, która szanował społeczność, tą, gdzie przybył, szybko się zasymilował tutaj, między innymi podczas Bożego Ciała zawsze aktywnie brał udział w przygotowaniach do tego święta. Ziemia, Ugory, to wszystko opisał w pamiętniku. Bardzo dobrze tutaj silnie przywiązał się do tych nowych swoich miejsc, gdzie spędził właśnie swoje życie, czyli do Strzeszowa, do Trzcińska, Zdroju. O tych miejscach później często wspomina. I moi drodzy Państwo, pozwolicie, jeszcze taka ciekawostka. Przed Bożym Narodzeniem Pan Wiktor po Wigilii zawsze udawał się z żółtym opłatkiem do zwierząt i zwierzętami dokonywał tego symbolicznej wymiany, takiego symbolicznego jakiegoś wymiany opłatków. Również i co ciekawe jeszcze, jak zapamiętali jego najbliżsi i Pana Wiktora, przed wyjazdem codziennym w dni robocze do swojej pracy w pole zatrzymywał furmankę, konie przed wyjazdem z bramy, z tej górki, z takiego pagórka i taki symboliczny wykonywał znak krzyża, dopiero wtedy wsiadał furmankę, brał lejce do dłoni, do ręki i jechał na pole. Moi drodzy Państwo, chciałbym jeszcze na koniec tej opowieści, tej mojej kilkuminutowej opowieści o unikatowych, pięknych pamiętnikach, które przetrwały, które zachowały się w Strzeszowie, które opowiadają o życiu na Kresach i o życiu na Pomorzu Zachodnim. Chciałbym Państwu zacytować takie zapiski, które poprzedzają sam przyjazd tutaj do Strzeszowa, do Grzybna właściwie, a później do Strzeszowa. I tu na, już moi drodzy Państwo, ja sobie tylko przewrócę 3 strony, a więc dojechałem do Mikulczyc, tutaj zarejestrowanych jest dużo transportów, ludzie, osadnicy, moi często ziemianie udają się w poszukiwaniu ziemi gdzieś w kierunku Szczecina również. Znajduje miejsce Gryfino. Tutaj wynika z zapisków, że tam wyjechali moi najbliżsi. Wsiadam do pociągu, jadę pomału, mknę gdzieś na północ, dojeżdżam do Stargardu. Tutaj spotykam, o dziwo, w opuszczonym, opustoszałym mieście dwóch mieszkańców Czernielowa. Dowiaduję się od nich, że moi najbliżsi osiedlili się gdzieś w pobliżu Gryfina, czyli te zapisy, jakie znalazłem w Mikulczycach, potwierdzają się. Docieram później pociągiem do Szczecin-Dąbia. Tutaj wysiadam w Szczecin-Dąbiu, oczekuję na pociąg do Gryfina kilkunastu podróżnych. Jest ciemno, okazuje się, że żadnego pociągu już dzisiaj w kierunku Gryfina nie będzie. Nagle pojawia się na peronie mężczyzna, który twierdzi, że zna drogę do Gryfina, na furmance posiada swój dobytek i te osoby, które chcą udać się w tym kierunku, mogą pieszo udać się za furmanką. I tak ja, pośród innych szczęśliwych, idziemy, pokonujemy 25-kilometrową drogę do Gryfina. Tutaj zostało w tyle, w gruzach zostaje kilku osób, szukają domu. Miasto zgruzowane. Na ulicy spotykamy milicjanta. W pobliżu znajduje się posterunek, wartownia. I tutaj przybyliśmy. Spędziłem tutaj noc. Rano wraz z osobami, które jadą z furmankami, z ziemniakami w kierunku Lisiego Pola, udaje się, ponieważ oni twierdzą, że z nimi, że oni wiedzą dobrze, gdzie znajduje się wioska, w której znaleźli się moi najbliżsi. I tak pomału idziemy, pokonujemy pieszo następne kilometry. I po kilku kilometrach już tylko ja sam idę w kierunku wioski, która się nazywała Usiedorf. Jest to Lisie Pole, to ja dopowiadam od siebie.
I tutaj okazuje się, że nagle zatrzymuje się przy mnie furmanka, patrzę, a oto na furmance kilku moich sąsiadów z Czerniolowa. Na ziemniakach siedzi, wstają, radujemy się, witamy się szczęśliwie, zapewniają mnie, że moi najbliżsi są tutaj w pobliżu, że mnie zaprowadzą. I tak na furmance pokonuję ostatni odcinek drogi, dojeżdżamy do Grzybna i tutaj nagle dochodzę do domu, gdzie mają mieszkać moi najbliżsi. Otwiera drzwi córka i krzyczy: tata, tatuś, tatuś przyjechał. A oni mówili, że tata nie żyje. A tata spadł jak z nieba. Wybiegają wszyscy z domu, przytulamy się do siebie, płaczemy i ta chwila trwa jak wieczność. I jeszcze po kropce jest takie zdanie: i tu dobry Bóg mnie prowadził, by połączyć się z rodziną. Dziękuję Bogu, Matce Najświętszej, że po tylu przejściach i tułaczkach, po różnych drogach niebezpiecznych powróciłem tutaj do swojej rodziny, na ziemie odzyskane, na ziemie piastowskie. Tu się osiedliłem na Pomorzu Zachodnim, w wiosce Strzeszowie, to jest moja wioska, moje życie. Tutaj moja kochana żona, moje córki, spędziliśmy wspaniałe lata mojego życia i tutaj patrzyłem, jak moje życie zmienia się, jak otoczenie zmienia się, jak wszystko właściwie zmienia się i tylko my wszyscy żyjemy i cieszymy się własną obecnością. Wiktor Mielnik. Szanowni Państwo, drugą historią, o której Państwu chcę, pragnę i muszę opowiedzieć, jest opowieść o Klarze Jomundku. Ale jeszcze najpierw, aby opowiedzieć tą historię, to muszę cofnąć się wstecz i opowiedzieć o spotkaniu właśnie z zacnymi mieszkankami ze Strzeszowa, z panią Marią Chrycaj i z panią Stanisławą Piotrowską, z którymi miałem szczęście spotkać się kilka lat temu w Strzeszowie. I co ciekawe, panie przyjechały do Strzeszowa w roku 1946. Jak zapamiętały Strzeszów, a więc jeszcze w 1946, wyobraźcie sobie Państwo, że w kilku domach, między innymi w kierunku jeziora do tej brukowanej drogi, mieszkała rodzina niemiecka, również mieszkała jedna lub dwie, może trzy rodziny niemieckie w środku wioski. Byli przekonani, że oni tutaj po prostu, że to jest wszystko chwilowe. Nie chcieli, oni jako ostatni opuścili te budynki, swoje domy zabudowania po 1946 roku. Co zapamiętały panie Maria i Stanisława, a więc Strzeszów, gościniec, zapamiętały gościniec w takim, wyposażony w takim stylu pomorskim, drewnianym, drewniane okiennice, drewniane długie stoły, wyposażenie, jakaś taka maleńka scena, gdzie grajkowie grali. I taki styl, taki właśnie pomorski, ludowy powiedziałbym. Również zapamiętały panie Maria i pani Stasia drogę do Strzeszowa, ponieważ każdy do Trzcińska często się udawał, bo ten Trzcińsko, to bliskość tego miasta powodowała, że z wszystkim właściwie tam się udawano brukowaną drogą. Zapamiętały furmanki, często furmanki, które wiozły kanki mleka, kanwie mleka, żeliwne, które tak właśnie w taki charakterystyczny sposób uderzały o drewniane podłoże wozu. Co jeszcze zapamiętały? Również kąpielisko w Strzeszowie, takie właśnie, nie luksusowe, ale takie zadbane kąpielisko, gdzie wcześniej mieszkańcy właśnie spędzali czas nad tym urokliwym, pięknym jeziorem w Strzeszowie. I tyle o Strzeszowie. To, co zapamiętały pani, moje bohaterki wspomnień, ale ja cały czas właśnie tutaj idę w kierunku tej sentencji opowieści, a więc Klara Jomundek. W trakcie właśnie tych wspomnień pojawiła się również opowieść o Klarze Jomundku. Moje panie mieszkały w Czerniolowie Mazowieckim, to jest wioska na Kresach Wschodnich w pobliżu Tarnopola, dużego miasta polskiego Tarnopol. I tam właśnie spędziły swoje dzieciństwo i również to dzieciństwo przypadło na czas wojny. I w czasie wojny zapamiętały kilka takich epizodów związanych i z tą wcześniejszą niemiecką inwazją, pobytem żołnierzy tutaj okupantów niemieckich, później rosyjskich. I później właśnie w trakcie tej swojej opowieści pojawiła się właśnie para tych Żydów. A więc oni, co się okazuje, przebywali w
w oborach, gdzieś, aby przeżyć, przebywali w oborniku, nocowali w jakimś opuszczonym dużym grobowcu na cmentarzu, przebywali również w jakimś takim zagajniku często w nocy, otrzymywali pomoc od mieszkańców Czernielowa. Ja jestem świadomy i jestem przekonany, że gdyby nie pomoc dla Klary i Budka, oni oboje by nie przeżyli. A pytanie, skąd wzięli się w Czernielowie, a więc najprawdopodobniej uciekli z getta z pobliskiego Tarnopolu. Dotarli do tej wioski tutaj, zobaczyli nocą w dzień, że są jakieś zabudowania i tak pomału, prawie 2 lata przeżyli gdzieś, ukrywając się w nocach, nie wiadomo gdzie spali, przeżyli, zapisali się bardzo życzliwie w pamięci mieszkańców Czernielowa. Ja wysłuchałem tej opowieści właśnie pani Marii i pani Stanisławy i po jakimś czasie dostałem telefon od kobiety, od pani z Legnicy, pani Krystyny Mołodyńskiej. Pani Krystyna Mołodyńska, również pasjonatka Czernielowa Mazowieckiego, ponieważ mama jej urodziła się w Czernielowie. Ona właśnie wówczas, kiedy ja napisałem i opublikowałem na Chonia 24 te wspomnienia, to wtedy właśnie pani Krystyna gdzieś odczytała te wspomnienia, zadzwoniła do mnie, przedstawiła się, powiedziała kim jest, podziękowała mi za to, zapytała się, czy może część tych wspomnień wykorzystać do swojej monografii. Oczywiście wyraziłem zgodę, a później powiedziała do mnie: panie Andrzeju, Klara i Mundek przeżyli. To mnie zaciekawiło, wyostrzyłem swój słuch i co się okazało. A więc Klara przeżyła, po wojnie wyjechała, może szybciutko tak, gdy dotarli Rosjanie już tutaj z generałem Żukowem do Czernielowa, zresztą ten Żukow, generał, pojawia później przez pewien krótki okres, wioska Czernielów będzie nazwana dla upamiętnienia tego pobytu generała Żukowa jako Żukow, sowieckie miasto już, białoruskie miasto Żukow, będzie się nazywało, gdzieś nazywa Soborne bodajże. Ale do czego zmierzam? I właśnie w tym Czernielowie, gdy Rosjanie się pojawili, kiedy już, że tak powiem, zrobiło się spokojniej, kiedy Niemcy zostali przegonieni z tych terenów, Klara i Mundek zaczęli się pojawiać swobodnie właśnie na ulicach Czernielowa, zostali zapamiętani, ubrani czysto, schludnie, byli wdzięczni i tutaj właściwie kończą się opowieści, ale co się okazuje? Klara po wojnie wyjechała do Bytomia, w Bytomiu sprzedawała pieczywo koło dworca kolejowego w jakimś drewnianym kiosku. Tam napotkała mieszkańców Czernielowa, którzy jechali gdzieś na zachód szukać domów. I takie niespotykane, dziwne, bardzo ciekawe spotkanie. Przywitali się bardzo serdecznie. Klara po prostu była wdzięczna i podkreślała głośno, że jest wdzięczna i jest świadoma, że gdyby nie pomoc mieszkańców Czernielowa, ona by nie przeżyła. Podobnie jak jej kolega, bo to nie był, on był od niej młodszy, prawdopodobnie Mundyk. I teraz co się okazuje, była wdzięczna. Później Klara wyjechała do Izraela pod koniec lat 60. Później do Argentyny, tam założyła rodzinę jako osoba, kobieta dojrzała. Założyła, była szczęśliwa, była spełnioną kobietą i przez te lata pisała listy do Czernielowa i możecie właśnie Państwo dzięki życzliwości pani Krystyny Mołodyńskiej z Legnicy obejrzeć właśnie między innymi treść jednego z zachowanych takich listów, który nadszedł do Państwa Nietrybów w latach, na początku lat 90. Klara przeżyła, zmarła w Argentynie na początku lat 90. Co się stało z Mundkiem, zastanawiacie się Państwo? Mundek w tym momencie, kiedy pojawili się Rosjanie, jak już ci wyzwoliciele wioski w tej roli, Mundek zaangażował się w jakiejś formacji wojskowej i brał udział w tych ostatnich miesiącach wojny i zginął gdzieś na froncie. Zginął gdzieś na froncie, tak powiedziała Klara pod mieszkańcom Czernielową i tak również takie informacje również otrzymałam od mieszkańców Czernielowa. Co chciałam jeszcze powiedzieć, w monografii pani Krystyny Mołodyńskiej o Czernielowie Mazowieckim znajdują się wspomnienia kilku osób mieszkańców Czernielowa, którzy właśnie wspominają Klarę i Mundka, między innymi państwo Nietrybowie, między innymi pan Rajfur, czyli dawni mieszkańcy tej wioski. Klara i Mundek żyli, przeżyli, byli, a ja te informacje, tą cenną, gdyby nie panie ze Strzeszowa, nigdy prawdopodobnie bym się nie dowiedział, że ktoś taki przeżył, nie dowiedziałbym się o tej pięknym, niecodziennym epizodzie, który zdarzył się gdzieś na Kresach. Szanowni Państwo, trzecią moją opowieścią, to zaplanowałem i muszę o tym opowiedzieć,
ponieważ historia jest bardzo ciekawa i związana również z miastem Trzcińsko-Zdrój. Jest to opowieść pani Stefani Zwolińskiej. I ona pochodzi, znalazła się w książce Śniadanie na rozstaju torów, której jestem autorem. Książkę tą wydało kilka miesięcy temu gmina Baniek. W tej książce znajduje się 28 opowieści, między innymi mieszkańców z Kamiennego Jazu, z Trzcińska Zdroju, ze Strzeszowa, z Choliny, z Bań oczywiście i z okolic Bań. I tak właśnie między innymi dotarłem tutaj do Trzcińska Zdroju. Wysłuchałem niesamowitej, pięknej opowieści pani Stefani. Pani Stefania, po prostu byłem pod naprawdę dużym wrażeniem opowieści, pamięci, spokoju, łagodności, jaka przeplata się w czasie całej tej opowieści i właśnie o życiu, o wojnie przede wszystkim, o latach powojennych. Taka dość traumatyczna, dość smutna i no, tak jak w życiu, jest to co i dobre, to co smutne i to co jest radość i smutek, to wszystko towarzyszy każdemu nas w życiu i również tej opowieści towarzyszą. A więc pani Stefania urodziła się w Pleszewie w roku 32, 26 września. Rodzicami byli Tomasz i Janina Zięciak. Pani Stefania mieszkała w samym sercu Pleszewa, miasteczka w Wielkopolsce. Tata pełnił funkcję urzędnika w ratuszu miejskim i właśnie zapamiętała bardzo dobrze ten moment, kiedy sama 29 września tata został zmobilizowany, był obrońcą Warszawy. Najpierw może opowiem o tym, co zapamiętałam z okresu poprzedzającego wybuch wojny, a więc 29 września 1939 roku tata został zakwaterowany w Koszarach w Pleszewie. 30 sierpnia opuścił Koszary, udał się do pobliskiego Kowalewa. Tutaj było zgrupowane wojska. 31 pojechałam z mamą do Kowalewa, aby się z tatą zobaczyć. Podczas tego spotkania tata żołnierz zabiegał, abyśmy powracały na przystanek, z którego do Pleszewa odjeżdżały autobusy. Udało się, powróciliśmy jednym z ostatnich autobusów. W pierwszy piątek miesiąca, 1 września, udałam się z mamą do kościoła. W czasie mszy nagle usłyszeliśmy okropne detonacje, wybuchy, syreny. Została zniszczona dzielnica, na której obszarze znajdowały się Koszary. Celem ataku były właśnie Koszary. Wyszliśmy z kościoła wokół panika, przerażenie, karetki. Zginęło w tym czasie bardzo dużo cywilnych osób. Straszny popłoch powstał. Udaliśmy się z mamą i bratem do babci Michaliny. Powróciliśmy w nocy około 2 godziny. Mama dowiedziała się, że trzeba opuszczać miasto. W nocy na ulicy jeździło wiele furmanek. Co zapamiętałam? Dla rodzin pracowników ratusza podstawiono autokar, który miał ewakuować się z miasta. Pamiętam, jak w pośpiechu opuszczaliśmy mieszkanie. Ja z sąsiadką panią Skubel i panem Heniem zajęliśmy siedzenia w autokarze. Mama oddaliła się do kasy ratusza, gdzie wyznaczony urzędnik wypłacał jakieś pieniądze na pomoc. Zapytała się policjanta, który również oczekiwał w kolejce, co do kasy co robić. Odpowiedział, aby jakimkolwiek środkiem lokomocji jak najszybciej ewakuować się z miasta. Mama pokwitowała pieniądze, w szybkim czasie powróciła, jak wspominała później, biła się z myślami, nie wiedziała co zrobić. W końcu zdecydowała, że nie możemy rozdzielać się z tatą. Zdecydowanie zażądała, abyśmy wysiedli z autobusu. Skierowaliśmy swoje kroki w stronę domu babci. Pamiętam, że na moich plecach tkwił tornister wykonany z brązowej skóry, który tak chętnie wielokrotnie zakładałam w ostatnich dniach. Przyglądałam się wówczas sobie w lustrze. Przecież w pierwszych dniach września miałam rozpocząć naukę. W szafie znajdował się wyprasowany mundurek. Co się, moi drodzy, okazało, to autokar później ten, który ewakuowali się urzędnicy, mieszkańcy miasta, on pod Kutnem został ostrzelany. Tego wszystkiego dowiecie się Państwo w opowieści, we wspomnieniach, pięknych wspomnieniach pani Stefani, gdzie, jak powiedziałem, przeplatają się lata szkoły, lata dzieciństwa, przeplatają się wspomnienia o najbliższych osobach, o życiu, o końcu wojny. Piękne, unikatowe zdjęcia towarzyszą tej opowieści, ponieważ małżonek pani Stefani był
zacny mieszkaniec, był pasjonatem tych zdjęć, zgromadził pięknych bardzo dużo. Macie Państwo to szczęście, akurat mieszkańcy Trzcińska, Zdrój i okolic, że to archiwum, te zdjęcia przetrwały i tak pięknie obrazują okresy w rozwoju, w życiu minionym miasta. Ja jeszcze chciałem na koniec przeczytać ostatni rozdział wspomnień Pani Stefanii, który zatytułowałem Miasteczko jak z bajki. Pierwszy raz ujrzałam Trzcińsko latem 47, kiedy przyjechałam z bratem odwiedzić mojego ojca, który już tam pracował. Przyjechaliśmy pociągiem, idąc ulicą Dworcową w kierunku miasta, ujrzeliśmy rzeczkę płynącą do jeziora, w którym odbijał się ciąg szarych murów, za którym czerwieniły się dachy kamieniczek i wyrastającą spośród nich wieżę kościoła. Widok ten przypominał mi miasteczko jak z bajki. Dziś tego widoku nie ujrzymy, ponieważ brzegi jeziora zarosły krzakami i drzewami. Kiedy minęliśmy wysoką bramę myśliborską, ujrzeliśmy zwartą zabudowę schludnych uliczek, a dopełnieniem bajecznych widoków był rynek z ratuszem po środku. Następnego dnia poszliśmy nad jezioro w rejon wtedy jeszcze czynnego uzdrowiska. Tam ujrzałam pod murami obronnymi szeroką aleję, która z jednej i drugiej strony obsadzona była różami. Wszystko było wygrabione i zadbane. W następnym miesiącu zamieszkałam w Trzcińsku Zdroju już na stałe. Nawiązałam tam nowe przyjaźnie. My młodzi ludzie pochodziliśmy z różnych stron Polski. Przyjechaliśmy tu razem z rodzicami. Wspólnie spędzaliśmy czas. To były ciężkie czasy, jednak było wiele dni radosnych, które pamiętam do dziś. Razem z rówieśnikami pływałam łódkami czy kajakami po miejskim jeziorze. Organizowaliśmy przedstawienia teatralne, śpiewaliśmy w chórze miejscowym. Co roku w czerwcu, w dniu Nocy Świętojańskiej, organizowaliśmy sobótki. O zmroku wypływaliśmy łodziami na środek jeziora, puszczając na wodę świecące się wianki. Był to wspaniały widok. W 1949 roku przyjechał młody nauczyciel, ponieważ zmarł kierownik szkoły pan Tomasz Przetacznik. W trakcie organizowania amatorskich przedstawień poznałam tego nauczyciela i nawiązałam z nim przyjaźń. Został on później moim mężem. O, i tak kończą się piękne wspomnienia Pani Stefanii, związane przez bardzo długie lata z Trzcińskiem Zdroju. Może jeszcze na koniec, jeszcze przeczytam ostatnie zdania. Ja podjęłam pracę w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w księgowości, gdzie przepracowałam 42 lata. Mój mąż Jerzy przepracował w szkole 44 lata. Był cenionym i lubianym pedagogiem, przez wiele lat pełnił funkcję radnego. Udzielał się społecznie na rzecz miasta i gminy. Za tę działalność w roku 2006 został uhonorowany przez burmistrza odznaczeniem zasłużony dla gminy Trzcińsko-Zdrój. Tu urodziło się naszych 4 dzieci, syn i 3 córki. W 2009 roku zmarł mój mąż. Tutaj do dziś mieszkam, nie wyobrażam sobie opuszczenia mieszkania, w którym spędziłam prawie całe swoje życie. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.